Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii helenistycznymi wikingami. Tak więc zobaczmy. Nasz władca ma już 30 albo dopiero 39 lat. Jest towarzyski, pracowity i wstrzemięźliwy. Niestety przeszedł nieodpowiednie wykształcenie. Nie zauważyłem tego i jest obecnie kiepskim badaczem, tak powiedzmy. Jest jednak zielarzem, lubi i zna się na organizowaniu przyjęć, jest naukowcem, początkującym myśliwym, mądrym człowiekiem, posiada konsekrowaną krew, jest również wiedźmą, był na pielgrzymkach, aby się odstresować, biczuje się, co nie jest idealne, jest inteligentny i piękny. Ma też naprawdę pokaźną grupkę dzieci. No i co jeszcze? Ostatnio mieliśmy znów dużo wojen. Wasale próbują to wykorzystać i się zbuntować. Próbuje też wykorzystać nasz arabski sąsiad, tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Księga nowa. Kupmy tą księgę. Nie najgorsza, tak powiem, nie najgorsza. Chociaż te, co mamy, wydają mi się równie dobre, chociaż zobaczymy. Też czekamy na tą, która teraz będzie zrobiona. A, no i niedługo stracimy najemników, co nie cieszy, ale no musimy czekać, aż przybędzie wróg. Spróbujemy ich zmiażdżyć i potem zobaczymy, co dalej. Kolejna wojna to oczywiście już będzie przeciwko najprawdopodobniej tutaj Sycylijczykom, bo no oni są naszym rywalem ponownie. Już się dwa razy szykowaliśmy, żeby ich zmiażdżyć, ale za każdym razem coś nam stanęło na drodze. Wyższa jakość księgi, super. I tak, podzielmy się wiedzą. Właśnie, jesteśmy też wiedźmą, czyli możemy to wykorzystać tutaj jak najbardziej. Niestety nas to stresuje. O, wiedza intrygowa, czemu by nie? Żona pomoże w nauce i wracamy ze spotkania. Co dalej? Tutaj, czy to, czy nie, nasz władca, czy nie chciał budzić strachu. Postawmy na to, że móc robić haki. To się może przydać, gdyby na przykład nie chcieli głosować zgodnie z naszą wolą. No, on będzie też tracił punkty overtime im dłużej nie uda mu się tutaj wleść i czegoś zająć. Tak więc miejmy nadzieję, że to jakoś pójdzie, bo nie chciałbym tutaj stracić całego królestwa na rzecz Arabów. Dalej dbajmy o jakość przedmiotu. Czy tak ulegniemy kościołowi? Nie. Podpytajmy innych, powiedzmy, zajmujących się tym tematem. Jeszcze nie mamy żadnych punktów zwycięstwa. Kto stanie na czele tej operacji? Jakiś, widzę, pomniejszy dowódca, pomniejszy lord. Też zwiększyliśmy zdecydowanie nasze elitarne jednostki ostatnio, jakbyście nie pamiętali, czyli to też powinno trochę pomóc. Bronić się jest zawsze łatwiej. Dużo mniejsze problemy z żywnością. On widzę wciąga nas na obce tereny. I tak, wspieramy zakon. Czy będzie wreszcie generalna bitwa? Chyba będzie. No, to jest księga.
najbardziej intrygowa, ale robi wrażenie. Pierwsza bitwa, gdzie ich po prostu zmasakrowaliśmy. Praktycznie wojna jest już wygrana na tym etapie. Zniszczmy również te siły. Weźmy mycie rąk, nie będziemy sobie ograniczać raczej przyjemności z kobietami. Dobra, tu jest jak jest właśnie, sprawdźmy jakieś roszczenia. Jesteśmy w sumie niezłym wojownikiem. To jest fajne, tylko też nie wiem czy dla nas, tak szczerze mówiąc. To byłoby niezłe, ta księga, bo jest lepsza chyba od tych, co używamy. Pytanie, czy ona przyjmie w ogóle pojedynek? Niestety nie. Czyli spróbujmy tą księgę ukraść. Ona tu jest nie ta. Tylko ta militarystyczna. O. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I nasz następca dorasta. No szkoda, że lubi tak mocno zaglądać do kielonka. Poza tym nam bardzo odpowiadałby. Ale oczywiście jakby co, to mamy jeszcze młodszych synów, którzy tutaj jak najbardziej mogą spełnić nasze te powierzone w nich zadania. A, tą serbkę. W ogóle nie wiedziałem, że mamy jakąś serbską boczną linię. 8 lat? Dobra. Może być. To jest stąd. Czyli oni tu przyjęli chyba miejscową kulturę. Dokładnie. Nie ma problemu. Tylko nie mamy żywności. Czyli pływanie po morzu może trochę nam zaszkodzić, tak szczerze mówiąc. No to jest takie pływanie wzdłuż brzegu. No na razie to ich tutaj po prostu rozgramiamy. Oni nie bardzo mają gdzie uciekać przed nami w ogóle. Dobra, ich armia nie istnieje, czyli możemy troszkę odsapnąć chwilowo. I też jest dość duży bałagan z tego, co widzę między tutaj granicami posiadłości wasali. Tobie odbierzemy to, czyli odbierzemy po prostu wasala odbierzemy. I damy jemu. Reszta wygląda nieźle. On tu jest jakaś, ale on kontroluje to osobiście, więc nie będziemy raczej w to wnikać na razie. No i Tunis się mocno, mocno rozrósł, ale to też okej. Kurde, ma tu jednak trochę wojska. Może przesadziliśmy. Już odpuszczając, bo wziął najemników w tej chwili. I tu w sumie trzeba było poszukać ludzi na stanowiska. Kurde, szybko to zajmuje.
ktoś ma focha, bo nie dostał roboty. Tak mi się coś zdaje. Tak jest. No tu jest ta księga nowa. To czy warto ty tą podmieniać? Może. Troszkę wiedzy, trochę prestiżu. Łatwiej będzie nam księgę ukraść. Ładniej wygląda. Ładnie. Tylko mała. Liczę, że będzie taka gigantyczna. I oczywiście nie potrzebujemy kompletu na tych sił naszych, żeby to ogarnąć tutaj, tą garstkę, która tu przylazła. No i tak się prawie wszyscy zebrali z marszu. Pod wrażeniem. No miejmy nadzieję, że teraz dwa razy pomyślą, zanim nas zaatakują na przyszłość. I mamy potężne odszkodowanie wojenne, które no, jak najbardziej cieszy. Dalsze inwestycje. Jak nasza artyleria już się ogarnęła, czyli wróćmy do pracy nad primogeniturą na chwilę obecną. Pozbądźmy się starej artylerii i zastąpimy ją bombardami, czyli zupełnie nowa jakość i dużo bombard będziemy mieli. To mi się podoba. A, tutaj roszczenia. Zróbmy te roszczenia do Apulii. I być może czas będzie na wielką wojnę. Tej dzieciaka na tronie to może być idealny moment. Nasza pani kanclerz, naszą przyjaciółką, ale jest troszkę słaba jako kanclerz. Chyba zrobimy podmiankę, bo ten na kanclerza się nadaje, a ona by się w miarę nadawała. Kto nam trafił do lochu? Ona, czyli znowu zaczniemy kombinować, żeby móc modyfikować tutaj traktaty bez problemu, czyli wystarczy nam hak. I kolejni ludzie trafiają do lochu. Po prostu mamy szczęście w tym momencie, bo te niewielkie kwoty pieniężne tak naprawdę niewiele zmienią, a tu mamy to, co chcemy na przyszłość, tak żeby my się nie blobowali. Chyba już modyfikowałem kontrakt dokładnie, czyli to mógł być troszkę głupi ruch, no ale czasami tak to wychodzi. Ślub. I tu jak najbardziej. W sumie nawet jeszcze zróbmy też to przy okazji. Okej. A pozostałe po prostu wykupimy, czy tam wyprzedamy.
Bardzo ładnie. Kurde, Francja potężna, Umajadzi potężni. Kto kogo? O, Umajadzi wygrywają. Ale... Co to za bitwa? Znaczy wojna 206... Kurde. Dobra. Czy ktoś na kata by się nadawał? Czy ten w ogóle ma dobre cechy jako medyk? Ale kat powinien być bardziej brutalny, ale tu nikogo takiego nie mamy. Może on, który jest fanatykiem religijnym. A ten pan się przyda. Młody, może kiedyś być lekarzem. Tak patrząc... On by się nadawał pewno na kata. O. A to członek rodziny, więc też go sobie się nie nawróci. O nie. Kogo nie chcemy? Czy rodziny panującej mi chodzi u Arabów? Dziewięć miesięcy. Zorganizujmy polowanie. Trochę nas to odstresuje. Jesteśmy początkującym myśliwym, czyli jak najbardziej. Chciwa się ucieszy, więc zadajmy jej się wykazać na polowaniu, niech strzeli pierwsza. I całkiem sporo prestiżu dla naszego władcy. Całkiem sporo. Dorasta córa, kurde, dobra zawodniczka bym powiedział. Może jego. Ci są trochę już za starzy. Ten 20-latek wygląda nieźle, a zobaczmy tak jak zawsze po wieku. Powiedzmy od 10 lat. No mówię, w przypadku kobiety musi być trochę mniejsza różnica, no bo potem już nie będzie mogła mieć dzieciaków. A my tego chcemy, żeby miała dzieciaki. Myślę o nim, chociaż ten 13-latek może być nawet bardziej talentowany. 3 lata różnicy to nie jest dużo. Okej. To jest jakaś bardziej oddalona linia z tego co widzę. I od razu nauczmy ją wiedzy tajemnej. Weźmy ją. Elegancką. Gdyby on nie był tylko tym pijakiem, to w ogóle byłbym szczęśliwy. Synu, dlaczego musiałeś zostać pijakiem? Czy chcemy pieniędzy od kościoła? Nie wiem, czy ich potrzebujemy, szczerze mówiąc. Czy ja nie znalazłem przed chwilą kogoś? Czy to inna córka? Nie, po prostu jeszcze nie było decyzji, znaczy odpowiedzi, o tak. I nikogo nie wychowujemy. Zabierz mi za te młodsze dzieci, one też mają potencjał, tak mi się coś zdaje. Znaczy zobaczymy po cechach i jak to będzie wyglądało.
Przyjmijmy zaproszenie i tutaj oczywiście bardzo dobrze. Jest to za root. A rywal? Czyżby bunt wasali? Tak. Czy wasale są zmęczeni tym, że... Zmęczeni. Mamy dużo dobrą pozycję w kontroli. Po prostu robimy co chcemy i to się im zwyczajnie średnio podoba. Moglibyśmy go zabić, a nie, to nie jest naszego władcy. Spróbujmy go lepiej przekonać. Bo też jemu wcześniej podkradliśmy wasala, więc zakładam, to też go nie cieszy. Wiecie co? Rozwiniemy stolicę i zorganizujemy wspaniałą ucztę. Oby się pojawił ktoś od wina, co... Podniosłoby jeszcze tutaj jej skuteczność. O, no będzie okazja mu podnieść podatki albo co nieco zmienić. Pochwalmy żonę za jej starania. A nie, nie możemy niestety nic już więcej zrobić. To jest ten sam, który otrzymał od nas włości. Pięknie. I gdzie dalej powinniśmy skierować nasze oczy? Kurde, może papież? Może to już jest ten czas, żeby papież został pokonany? Kto wie? No ale zacznijmy od tego dzieciaka. Powinniśmy go zmiażdżyć po prostu. I zobaczymy też skuteczność naszej nowej broni. Miejmy nadzieję, że jest zacna. Dobra, zakon chyba specjalnie nie jest w tej chwili nam potrzebny. No, dość szybko się zebrali, czyli... Chyba chcemy stoczyć najpierw generalną bitwę. Będzie kara za atak od strony morza. O, i wasale znów chcą kombinować, wykorzystując sytuację. Tylko tu jeszcze... Tak, tu lądujemy. Próbują w panice się rozbiec, ale to też im niewiele da. I po prostu rzeź. Straciliśmy eunucha znowu. Niestety poległ w bitwie. A nie, to chłopi tym razem, co ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że z chłopami mamy w miarę dobre relacje. Czy mamy ostatnio tych eunuchów trochę żeśmy zapraszali? Dobra, jest przeciętny. Przeciętny to jest do przyjęcia jeszcze. Początek wojny udany. Ile tutaj strat było naszych? Ile jego? 2 do 7. Myślę, że to jest dobry wynik. Ale my potrzebujemy zacząć zdobywać terytoria. Stara broń. Kiedyś była naszą fajną zabaweczką, ale w tej chwili to średnio to widzę. No, członkowie jacyś dworu po prostu. Kolejny syn dorasta.
I tak, dogadajmy się, bo on ty ostatnio stał na czele potencjalnego buntu, czego byśmy bardzo, to bardzo nie chcieli, żeby się stało. I lepsze zdrowie. No, mega szczęście. Wreszcie zemsta dokonana. Miażdżymy Sycylię i miejmy nadzieję, że się z tego nie podniesie już. Bo co by nie mówić, to jest dla nich cios. No i rozpocznijmy rozdawanie terytoriów, czyli zacznijmy od Sycylii. A, mamy tytuł księcia Sycylii już. Czyli ty, córa, dostaniesz ten tytuł. Gdzie to jest Sycylia? Okej. Okay. A, tu miałem na nich AK. Czy chcę podnosić, czy chcę robić tą sukcesję za mniej feudalnych wojsk? No ale tak zrobimy. No mówię, niedługo będzie primogenitura, trzeba będzie trzeba zrobić wszędzie jakieś kombinacje. Ty, synu. Właśnie nie wiem, czy duże, czy nieduże tworzyć te księstwa. Na pewno dostaniesz tę ziemię. O. Bo pozostali jeszcze niedorośli. Nie wiem, czy tak nie będzie troszkę przesady, jak im nadam za dużo terenów. Mogą sobie nie poradzić. Teoretycznie. Dajmy mu tu, że to i tak się podzieli przy tym prawie, jakie na niego wymusiliśmy, czyli niech sobie tym rządzi. A potem tu powstaną niezależne księstwa. Traktat powinien obowiązywać we wszystkich, tak szczerze mówiąc. A, jeszcze mamy Ragusę, która chyba jest niezależnym księstwem, dokładnie. Szczerze, może zrobimy tam republikę w Ragusie. Czyli... pierwszego wywalimy stąd, bo to jest niewierny. O, tu jeszcze Lombardczyk. Damy jakiegoś pomniejszego tutaj typka i otrzyma od nas... A, dostał księstwo całe, miał dostać tylko... No dobra, czyli jednak będzie w ten sposób. Chciałem troszkę inaczej zrobić. Ale i tak jestem zadowolony, jak ładnie nam poszła ta wojna. Kiedy bunt chłopski? 6 miesięcy, poczekajmy. No, coraz bliżej stania się Bizancjum. Ile nam jeszcze brakuje? Dużo, ale być może to jest do zrobienia. Dajmy się zaprosić na imprezkę. Dobrze. Wyższe standardy. Po kolei, najpierw Roma.
teraz to. Czyli byśmy w jednej wojnie to od razu dziabnęli. A ona nam składa hołd. A to jest nasza siostrzenica, dokładnie. I chyba możemy jej... Nie, ona ma już zmodyfikowany kontrakt. Coś jeszcze, co się dzieje w sali tronowej? Naprawmy tą śmierdzącą dziurę w podłodze. Którym jesteśmy dworem na świecie? Piątym. Nie jest źle. Tron by nam się lepszy przydał, ale cóż. Kolejna cecha. Albo tą, iść do końca, albo tutaj. To jest charakterystyczne dla nas, albo ród wojowników. Chociaż my stawiamy dość mocno na rozwój i dyplomację, czyli może to w sumie. Chociaż tu bym chciał, ten, to jest naprawdę super cecha. Ciężki dylemat. Chociaż to jest niezłe, bo to jest bezpośrednio już do sukcesu jakichś wrogich działań. Ale nie, my raczej w to nie będziemy szli. Więcej rycerzy. Dyplomacja. Większa domena. Mam dylemat. Bo to bym chciała, nie wiem, czy my do tego w ogóle zdążymy dojść w tej rozgrywce. Większa płodność jest nam średnio przyda. Ale dobra, lepsze cechy to też jest dobre, lepsze cechy, jeżeli chodzi o naukę dzieci. I zorganizujmy dwór. Aż mistrz szpiegów, co by chciał. Czy nam też tak zależy? Myślę, że tak. Zrobimy po prostu pokaz wyższości naszej kultury. Niech wzrośnie development. Nie będziemy siłą tego robić. Hellada to ziemia dla wielu ludzi. No nie wszyscy są zadowoleni, ale taką mamy politykę. Jestem dobrym wojownikiem. Zmierzymy się z bestią. Miejmy nadzieję, że nas to nie zabije. O, jaka Szwecja potężna. Tam też nasi krewni rządzą. Tak, to nasz władca po prostu rozniesie tą bestię. Czy żona umarła? Tak, co się stało? Ktoś się zamordował. To z pewnością nas nie cieszy. Dobra, na razie nie jest to na naszej liście. Chłopi niestety w samej stolicy się zbuntowali. Wezwiemy nasze siły zawodowe, żeby tu zrobiły porządek z nimi.
Czy chcę małżonkę, to znaczy więcej dzieci, ale... To 44 lata, czyli tak, chcemy małżonkę. Utalentowaną. Może bez chorób wenerycznych i nie dziecko. Nie ma dobrych cech w sumie. Idźmy po wieku. Zacznijmy gdzieś. Karłowatość nie jest w cenie, z pewnością. A ktoś z dobrymi cechami przy do zarządzania. Znów ona, gdyby nie ta karłowatość. Co weźmy ją? Trochę młoda, będzie z tego dużo dzieci kolejnych, ale co tam? I mamy inspirację. Fatygujmy się tam. O, nasz następca na błazna trochę nie wypada. O, tu jak najbardziej. Nie poszukaję może lepszych eunuchów na przyszłość. Tu ma być w zasięgu i tu ma nas lubić, bo inaczej nie przybędzie. O, jaki wykształcony. Ale nie przybędzie. Ten też. Sami starzy się wydają. A, ten jest u nas na dworze. Jest naszym eunuchem już. Nic mnie tutaj nie zachwyca, szczerze mówiąc. Dobra. Na razie nie będziemy kombinować dalej. Jakieś wojny wewnętrzne, tak się zanosi coś. Przeciwko tyranii jakaś, ciekawe. I eleganckie zwycięstwo, czyli nie na wiele nam ci chłopi nabruździli koniec końców. Kolejne inwestycje. Pięknie. A jak z kulturą? No, podoba mnie się to. Naprawdę się zacnie rozrosła. Nie powiem. I chyba czas na kolejną operację ofensywną. Pytanie, jak on jest silny? Dosyć, ale zostanie zmiażdżony tutaj w kolejnej wojnie. Czy nasz władca będzie cesarzem pierwszym? Już się niedługo przekonamy. Niedługo. No, w następnym odcinku, jeżeli już.
dla naszej nowej młodej żony. O, może nam ktoś tu pomoże. To nie zaszkodzi. On nas już lubi, czyli nie ma co dalej to się cisnąć. Tu młodego przekonamy, żeby poznał tajniki czarnej magii. No dobra, słabi nie są, nie powiem. Znów ten człowiek znikąd stoi na czele nisko urodzony. Jestem pod wrażeniem jego talentów. Elegancko. I super. Oczywiście, ona w ciąży. Nie ryzykujmy. Nasz stres jest tak niewielki, że... Po co? Kolejna bitwa. Nie, no niestety się rozbiegli nam wrogowie. Może zajmijmy już jakieś terytoria. Kolejne małżeństwa. A, bo to bliźniacy byli. Czułem, tutaj będzie dużo słabsza obrona, jeżeli chodzi o fortyfikację, a jest dość mocna. No i kontra. Ruszamy z kontry. Księga nam wpadła. Dajmy medalion naszej żonce. Kolejna rzeź przeciwników. Co ona robi? Nie do końca wiem. Do hali. No dobra, to jej mogę dać tą tapetę bodich, bo to jest wspaniałe. Ale to jest... dziadostwo. I mamy córkę, geniusz, kurde. Okej, mamy tutaj romansik z żoną. Zaraz musimy ogarnąć sprawy na dworze ponownie. Czempion. Okej. I tu powinniśmy tą księgę mieć, bo ona chyba jest z tych takich właśnie podręcznych z tego co... A nie, to jest księga dworska. Czy się w ogóle nie udało?
Tak, to jest dworska. No nie, to aż tak nam nie zależy, żeby stawiać na militarystykę. Bardzo mało kupujemy w bitwach, robimy im naprawdę krzywdę. Ale z okupacją już tak dobrze nie jest. Teoretycznie na porządku rządów może by się gdzieś tam komuś przydała. Weźmy to szturmem. Kolejna bitwa, no ale braki żywności mogą być problematyczne. Wejdźmy na własne terytorium na początek. O. I chyba tu na nich uderzymy, pod miastem. O, jakie pieniążki wpadły. Kolejna córcia dorasta, dobry naukowiec, chociaż miszmasz cech, także tych statów idealnych nie ma. Dobra. Nie, na lekarza się nie nada. Znajdźmy jej męża. Niech będzie on. Syn jakiegoś najemnika, co prawda, ale silny, zdrowy chłop. Kurde, te bitwy pochłaniają zacnych ludzi. Dobra, rozwalmy tą. Problem jest żywność coraz większym. Lepiej by się było trochę zregenerować, ale to nie tak łatwo zrobić. Gdybyśmy się stąd wycofali, no to oni wykorzystają sytuację. Teraz kolejne inwestycje. A my już mamy primogeniturę? Mamy. Chyba powinniśmy się skupić na kolejnym etapie rozwojowym, nazwijmy to. Czy będziemy mogli wybierać, kto zostanie przywódcą? Nie potrzebujemy tak naprawdę już wyborów w tej chwili. Tak długo jak mam pełną kontrolę. Okej. I na chwilę obecną on jest naszym preferowanym dziedzicem, ale jest raczej na 90% do zmiany. Weźmiemy tutaj zakon na szybko. Ten się wydaje liczniejszy, co ciekawe. Ten zakon nie jest taki dobry, jakbym liczył na niego.
My to wygrywamy, tylko jakie straty? Jakiś pomniejszy wasa nie zapłaci po prostu pieniążki. Dobra, czas się wycofać i zrobić troszkę regeneracji, bo niewiele z naszej wspaniałej armii zostało, szczerze mówiąc. Już tu ich powinna być w stanie załatwić. Jak to zrobić, żeby iść przez nasze ziemię najbardziej? Tak, spróbujmy go wyleczyć. Okej. Nowe budynki. Tylko jeden. Widać, drugim i prowincji już było wszystko zmaksowane. Żona nam nie pomaga w zarządzaniu. Pomaga, ale to nie pomaga w sytuacji. A, bo nie mamy zarządcy. No. Całkiem nieźle. No a tu podmianka. Ten pan naprawdę zdolniacha. No i kolejne roszczenia. Myślę, że znów Sycylia. No, idziemy za ciosem. Ile ma miast? Po tych, że jedną prowincję jest tak słaby, że niespecjalnie się nim przejmuję. Czy oni zajęli jakąś prowincję? Niestety tak się stało. Prawie że egzekucja, tylko co z tego, jak nie mamy terytoriów pod okupacją. Zostawmy tu niewielki oddział. A resztę spróbujmy jakoś podzielić, czy nam nie idzie, krótko mówiąc. Nie ma jak tego naprawić, bo jeżeli będziemy tutaj czekać, no to oni pozajmują w cholerę terenów. Oni to robią sprytnie, czy sprytnie, no mocno się dzielą, co koniec końców im szkodzi, ale... Nie no, muszę. Nie bardzo chciałem tak, ale muszę znowu zbierać siły, bo zaraz zaczniemy tracić masowo terytoria. I tak zaczniemy.
chociaż troszkę mamy zasobów i też liczę, że tutaj nie będzie zbyt wielu obrońców, czyli jak w to się wbijemy, to zaraz będzie nasze z powrotem. No a przeciągająca się wojna oczywiście prowokuje wasali, no i też prowokuje ich brak wojska. Na bitwa, być może ostatnia. Cyniczna, myślę, że weźmiemy to, wstrzemięźliwa. Prawie, ale to jeszcze nie to. Ostatnie miasto. Miejmy nadzieję, że damy radę je szybko zdobyć. Dobrze. Tak jest. Czyli kolejne eleganckie zwycięstwo, które przybliża nas do zjednoczenia bizantyjskich ziem. I nasza kolejna córa otrzyma włości. Bardzo dobrze. Przekonajmy ją do czarnej magii. Czy mamy jeńców? Zakładam, że jakiś mamy. Niewielu, ale mamy. Rozwińmy znowu stolicę, znowu stresik, ale piękna, egzotyczna uczta podziała na to, przynajmniej w miarę. Pogódźmy ich. Kolejny ślub. Bardzo dobrze. Czyli kto to przejął? Ten. Nie, tutaj są dwa tytuły w jednym ręku. To jest niezbędne wobec tego. Kurde, dużo mniej pieniędzy. Chcemy to zrobić, tak. Pochwalmy żonę za pomoc. No i czekamy, aż się odbuduje nasza armia. A w międzyczasie oczywiście budujemy roszczenia, które miejmy nadzieję tym razem dadzą nam zmiażdżenie Sycylii. Że to jeszcze tu istnieje takie jakaś wewnętrzne państewko. Tu też trzeba koniecznie tą modyfikację wymusić. Dobra, troszkę im odpuścimy pieniążki, ale z czasem będą nowe sytuacje, które umożliwią zmiany. Będziemy ich aresztować i wtedy cyk, cyk i sprawa załatwiona.
Nasz władca jest towarzyski, ale nie bardzo ma ochotę. To jest Igor. To ciekawe. Czyli nie bardzo ma ochotę pić. Dobrze się bawi bez alkoholu, może tak to tłumaczyć. Bo nie wiem jak inaczej. Oczywiście, że przyjmiemy zaproszenie. O, troszkę umiejętności dyplomatycznych nam się pojawi. Weźmy lepsze umiejętności dzieciaków, to jest zawsze coś. Już 8, może być więcej. Może być więcej. Któż wie, jak to będzie. Kolejna wiedźma w rodzinie. I zorganizujmy polowanie. Jesteśmy myśliwym, więc to... Jak najbardziej. Nie, no będziemy, zapłacimy po prostu chłopom, żeby nam nie przeszkadzali w łowach. Stary śmieć. Chociaż rzućmy okiem na nasze przedmioty. Chyba w niezłym stanie są. Nawet te takie delikatne. I zobaczmy jeszcze, czy coś nowego byśmy chcieli zdobyć. O, to jest niezłe. Wyzwijmy ją na pojedynek. Przyjęła, czy nie, nie, nie przyjęła. To jest inne wydarzenie. Wychowujemy syna. Skromny, przebiegły, czy szczery? A niech będzie szczery. Przecież czym on się uczy w szpiegostwie, to nie jest idealne. No dobra, niech będzie skromny. O, jest naprawdę fajne. Chyba jedna osoba nam wystarczy do pomocy. Uuu, jej ochroniarz. Kolejna impreza. Po prostu impreza za imprezą. A jak podejście wasali do wojen? Bo to też trzeba uważać. Ona nie była jeszcze wasalem, jak atakowaliśmy. No właśnie, to minus 45 to jest dużo. Nie jest idealne. Przyjaźń. Dzieci się jeszcze nie doczekał. Aż dziwne. Chociaż on dopiero 17 lat. Można wybaczyć mu opieszałość. Dobra. Czas na kolejny ruch w naszej imperialnej potędze. Czyli Rzym. Czas sięgnąć po Rzym.
60 tysięcy pod dowództwem naszego brata. Dobrego wojownika, 45 lat, niestety bez nogi. Czyli troszkę trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie padł trupem, bo ma gorszą walkę wręcz na pewno. Papież oczywiście skorzystał z najemników, ale zakładam, że w ogóle się nie podjął walki, co ciekawe. Opanowana mściwa, czy przebiegła? Opanowana. W sumie, ale teraz sprawdźmy, czy można można by jej podnieść, to nie, nic nie można tu zrobić, czyli po prostu zostanie wypuszczona w zamian za jakieś pieniądzorki. Papież szaleje z najemnikami. Chyba nie, władca kocha swoją żonę, więc odpuści sobie romans. No to musimy uważać, zobaczmy, bo on się tu może dobrze obstawić na tym terenie. No ale z drugiej strony mamy dużo lepszą armię. Mają przewagę taktyczną i więcej rycerzy, no ale nas jest po prostu dużo więcej. I wojska papieskie ulegają. A tymczasem podkradliśmy broszę. Super! Nastał dzień upadku Rzymu katolickiego. Wrócił do heleńskich przodków. To mi się podoba. I Rzym sobie zostawimy. Być może fajnie byłoby nawet zmienić tam już wiarę, chociaż na razie może kontynuujmy z naszymi roszczeniami, przynajmniej tu w Italii. O, ty zacznij w Rzymie już wprowadzać naszą kulturę, bo to jest obowiązkowe, że tego chcemy. I myślę, że nasz syn otrzyma od nas, to niby niewielki też teren, a to jest teren bardzo rozwinięty, więc w sumie powinien się cieszyć. I dostanie takie ograniczenie. Teraz domena. To zmienimy na to. I tu to przerwiemy. Chyba też można coś lepszego zmienić. To daje kasę, ale z drugiej strony chyba zmienię to, albo nie, po prostu upgrade'ujmy inne rzeczy na razie, a potem się zastanowimy, co robić. No i oczywiście podnosimy kontrolę. No, która nam składa hołdy z Sycylii. Oj, papież się wkurzył. Papież się wkurzył. Będzie zemsta. Będzie zemsta. Sporo tutaj.
dwie prowincje, tak szczerze mówiąc, i chyba teraz bardziej by wypadało nawrócić Rzym. W ten sposób. Setunia. Kurde, Rzym. A, bo się stał częścią. Też nie, on był częścią Italii. Fakt, tylko te ziemie wchodzą do Bizancjum. To nie zmienia faktu, że i tak Italię trzeba zjechać, ale troszkę przykro. Kolejna rzecz tutaj. Myślę, że zrezygnujemy z tego i użyjemy naszej nowej broszy. Jest naprawdę zacna. To jest przedmiot. W połączeniu z tym robimy się bestią, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Sprawdzajmy dalej, bo przecież pojedynku dawno nie mieliśmy. Ale nie, tu już nic na tyle ciekawego, żebyśmy się na to kusili. Nie wiem, jak ta wojna się skończy z papieżem teraz. Cierpliwy, przebaczający czy ufny? Niech będzie cierpliwy. I ciekawa rozmowa z jedną z wasalek. Przyjaźń, troszkę lepsze stosunki. Ciekawa konwersacja. Co to za frakcja? Znów chłopi, kurde, w najgorszym momencie. Teoretycznie bez szans. O, Francja się wybroniła. Teraz Francja atakuje. Co ona atakuje? Tutaj, kurde. Myślałem o dostaniu od muzułmanów, ale nie. Wysłuchajmy historii przyjaciółki. Kościół już stoi, tak. Daje nam bonusy, daje. To mi się podoba. Ach, troszkę stresa. Więcej stresa. Toż ta impreza to więcej nas zestresowała, niż nam pomogła chyba. Nie wiem, żebyśmy mogli, ale nasz cel to Bizancjum. Czasem się tak zdarza, że ktoś zostaje rywalem. To samo trzeba zacząć zrobić. Nie chce mi się tego robić naraz wszystkiego. Zmienna, szczodra czy arogancka? Chyba szczodra, patrząc na nasze cechy. I troszkę nauczymy się zarządzania. A tymczasem papaj wyrusza. Zemsta. Zemsta za atak na Rzym, zakładam. Weźmy, nie wiem, czy nie tą. Lepsze konstrukcje. Tak, po prostu ogólnie.
który atakuje nas o Dalmację, czyli de facto to nie jest jakoś śmiertelny cios czy coś, nawet jeśli przegramy. No, ich siła to też masa świętych zakonów, których nam zwyczajnie brakuje. Też z kolei mamy dwa silne. O, wyższe podatki. No i trzeba czekać. Troszkę bliżej wybrzeża. No, myślę, że będą lądować, a nie iść piechotą. Tak jest, czyli negocjujemy. Zahaka. Myślę, że częściej będziemy musieli wypuszczać zahaki, bo koniec końców podniesienie podatku da nam więcej niż to, że ściągniemy raz kiedyś jakieś pieniądze. To dowodzi, czy on jest najlepszy. Rzućmy okiem, jak to wygląda. No tak średnio, chociaż ten jest zajęty, pewno dowodzi własną armią. Jest dobry w ataku, a my będziemy mieli tutaj pozycję, czy nie będziemy mieli obronną w sumie, ale to... Ach, ci chłopi. Wykorzystali złośliwie sytuację. Najpierw zobaczmy tą dużą bitwę. Ta była mała, bo uciekli. Dobry początek, tak wam powiem. Niestety uciekają w głąb neutralnego terytorium. Gdzie ci chłopi? No w stolicy. Oczywiście. Nie będę się tu wycofywał. Mamy zbyt ważne sprawy na froncie, żeby się bawić z chłopami. Elitarne oddziały najemników, to myślę, że aż za dużo na nich. No, tu jest ich więcej, kurde. Ilu ich jest? 14 tysięcy. To może troszkę zmienimy podejście. Stać nas na tą. O. Dobra. Tutaj te kolejne 9 tysięcy. Kolejne znów będą uciekać. A, bo oni przeszli tamtędy, żeby wkroczyć na terytoria, które ich interesują. I gdzieś zajęli terytoria, pewno we Włoszech, no bo to blisko ich granicy. Chłopiec zwiali, czy co? Rozbijmy ich. Tu no nie mam czasu się z wami bawić.
troszkę nie podoba mi się, gdzie ona się odbywa. Zresztą by dwie równorzędne. Syn składa hołdy. Gdzie my traciliśmy terytoriów? Dobra, on się może przydać. Bo to jest, powiedzmy, nasza wiara. A Rzym i okolice. No nic, to zignorujemy. My musimy bronić celu wojny. Liczę, że punkty overtime nas uratują. On ma więcej armii, ale je marnuje. Tu możemy zginąć. Nie, idziemy do głównych sił. To przegrywamy. Tak wam powiem. Oczywiście nie ma tragedii, bo stale ich bijemy w walkach. I tak, zaczynają lecieć punkty overtime, co jest dobre. Bardziej ostrożni. Tak, zakony jak najbardziej trzeba wzmacniać. Pomóżmy tutaj naszym. O, jedność ciała i umysłu. Wracamy tu. Szczodry, szczodry. Układ sił dalej bardzo na stronę papieża, no ale dalej jest idiotą i wysyła armię wszędzie. Dobra, możemy się dogadać chwilowo. Czy oni zdobyli coś w Dalmacji? Nie, oni kurde lecą i zajmują. Kurde, mogą to wygrać. My wygrywamy bitwy, oni wygrywają wojnę. Z drugiej strony dają nam możliwości tutaj działania. Powinna być masa jeńców za tą wojnę. No, kolejne dziecko. No, ta córka jest bardzo zdolna. A w sumie tylko kto?
No jest geniuszką. Myślę, że ją lepiej wychowałem. No i rozpoczynamy fortyfikację naszych terytoriów. To jest przydatne wbrew pozorom. Szkoda, że tego wcześniej w Rzymie nie mieliśmy. A, przecież nie ma naszej kultury. Najgorzej, że to może trwać latami, ta wojna. Na czym się teraz powinniśmy skupić? To chyba średnią. Czy coś cywilnego. Może większe terytorium po prostu. Lepsze zarządzanie i tak dalej. Rzućmy okiem, co się dzieje w sali tronowej, chociaż my tu wielką wojnę obserwujemy. Pierwszą wojnę ze światem chrześcijańskim. Okej, jesteśmy symbolicznym bohaterem. I kupmy księgę do naszego nauczyciela dworskiego. A to nasza księga. Dobra. Kolejny jakiś przedmiot. Ale ich nacycieliśmy tam, tyle wam powiem. Nie wiem, ile my tu bitew mieliśmy już w tej wojnie. Ale musi ich boleć, to co się dzieje. Nie ma innej opcji. Dobra wojowniczka. Trochę się poprawiła sytuacja, powiedzmy, ogólna, dzięki temu, że tutaj zrobiliśmy rzeź totalną, bo inaczej tego nazwać nie można. Więc nasza córka ma chyba problem z buntem. Jak już tu jesteśmy, to naprawdę możemy tych chłopów zmiażdżyć przechodząc okolicą. Thank you.
Na pewno jest ich mniej. No, szukajmy prawdy. Dobra, chłopi poszli papa mówić. Bram, czas ruszać nad morze, zmiażdżyć kolejną porcję papieżników. Kurde, ich w ogóle nie ubywa. Czego nie zrobimy, to ich nie ubywa. Pytanie, czy już większość jest tu, czy jeszcze są ciągle wszędzie po całym świecie. Piękne zwycięstwo. Musimy wracać na ratunek tym głównym obszarom. Wszędzie są. Patrzcie to. To jest mega mądra metoda, ponieważ tu ma dosyć sił, żeby nas związać walką. A jednocześnie stale zyskuje terytoria. Chociaż pytanie... Czy w końcu mu to nie wyjdzie bokiem, bo te armie są coraz słabsze, a my je coraz bardziej przemielamy. Już to już nie jest tak, że musimy uważać, po prostu chodzimy sobie na pałę. I ich eksterminujemy. Czyli chyba w końcu przegra. Gdyby więcej szturmował różnych miejsc, a nie oblegał, to być może by wygrał. Czyli tak też nam napsuje krwi jeszcze, to nie mówię, że to już jest po zawodach. A nie, nie musimy go tym jakoś zagnębiać specjalnie, nie zależy nam na tym. Wierny, w sensie wiary. Kolejne uderzenie na dupków. A, ten jest przeciętny w swoich talentach szpiegowskich. Generała straciliśmy, to niedobrze. I wojna już trwa 3 lata, bo już... A, tu nie ma nic ciekawego, po prostu tak wyświetliło. Dobra, wychowujmy ją. Mała fanatyczka. Bye, bye po raz kolejny. No teraz de facto będzie musiał tu ściągnąć trochę sił z innych frontów. Czyli w sumie się powinno nam poprawić, tylko musimy uważać, bo jeżeli za bardzo się przesuniemy w dół, to on zacznie tutaj zdobywać. A tego oczywiście nie możemy sobie pozwolić na to. Bo może te oddziały uda nam się zniszczyć. Też trzeba pamiętać, że jedna większa porażka może oznaczać naszą klęskę ostatecznie. Dobra, mamy ich. No i na rzeź.
Pięknie. Odbijmy to na szybko, przynajmniej maleństwo, ale zawsze coś. O, nasz baner dynastyczny, rodowy, szkoda go z drugiej strony, nie patrzyłem dawno. I wyszło jak wyszło. Coraz bliżej. Uff. To była ciężka wojna, ale... Papież pokonany i upokorzony. Patrząc na nas, chyba weźmiemy to. Wstrzemięźliwa. Piękne zwycięstwo. To mi się podoba, cośmy tu osiągnęli. Nawrócone. Czemuś to nie nawróciło? Się przerwało jakoś podczas oblężenia może. No. Papież się wkurzył, nie dziwię się, no bo my się wybiliśmy na chatę tak naprawdę do Rzymu. Czyli co miał robić, jak się nie wkurzyć? Podnieśmy dalej kontrolę. Niech nam asystuje. Dobra, na tym kończymy odcinek. Jestem bardzo zadowolony. Byleby ten potwór nas nie unicestwił. Bo no, oni są w stanie. Jak najbardziej, gdyby chcieli. A co u Mongołów? O! Mongołowie, widzę, zmiażdżą ich. To akurat ciekawe. Spodziewałem się, że będą mieli tutaj problem. Co ciekawe, też przyszli na Manacheizm. A w ogóle jak nasze to daleko? Bo być może z Mongołami moglibyśmy się lawciać. Ciekawe, ciekawe. Cesarstwo czy królestwo? Królestwo. Umajadzi zjednoczyli Hiszpanię. No. Dwie kurde potęgi. Ale Umajadzi troszkę silniejsi. No dobra. Póki co. Pozdrawiam.